Dzień dobry, witam serdecznie na Śląskiej Telewizji. Dzisiaj zaprosiłem gościa, który myślę pokaże nam unikatową perspektywę, który przekazuje narrację, której próżno szukać w mediach. Ja tutaj nie chcę żadnej propagandy siać, ale zgodnie z zasadą rzymską audiatur ed altera pars trzeba wysłuchać obu stron, trzech stron, pięciu stron, jeśli to tak wygląda. Nie sugeruję, że gość uczestniczy w jakiejś stronie, ale po prostu powie nam, jak wygląda sytuacja w Doniecku, bo tam mieszka. I no, zachęcam wszystkich, żebyśmy wysłuchali jego relacji. Witaj. Naszym gościem jest Dawid Chudziec. Witam serdecznie, witam Państwa. Bardzo się cieszę, że przyjąłeś zaproszenie, żeby porozmawiać z nami na kanale. I chciałem tutaj na początku zapytać, czy jak to się stało, że jesteś w Doniecku? Dlaczego akurat to miasto i czy ty tam trafiłeś jakoś ostatnio? Czy zainteresowałeś się właśnie sytuacją wojenną, czy byłeś już tam wcześniej? Sytuacją wojenną? Ja zwracam uwagę na to, że wojna nie zaczęła się miesiąc temu. Ona trwała 8 lat, od 2014 roku. A ja przyjechałem do Doniecka na początku takim zewem, ideowym zewem młodości, żeby pomóc powstańcom, dlatego że mieliśmy do czynienia z powstaniem donbaskim, służąc w armii. No, do tego nigdy nie doszło i sądzę, że dobrze tak się stało. Niemniej zostałem w Doniecku, teraz pracuję jako fotograf, mam tutaj rodzinę. Miesiąc temu córeczka się urodziła. No i w związku z tym, że od samego początku ja przekazałem te informacje, co tutaj się dzieje, ich nie ma w mediach. Teraz sytuacja wojenna jakby pojawia się znowu. Znaczy sytuacja wojenna. No, ludzie zwrócili uwagę na tę wojnę, która trwa od 2014 roku, tak? I też ludzie do mnie przychodzą, pytają, co się dzieje i tak dalej. I zdecydowałem, że trzeba to pokazywać, trzeba o tym mówić. To może zacznijmy od momentu Majdanu, od sytuacji, kiedy te republiki zaczynają domagać się niepodległości. Dlaczego ta sytuacja w ogóle się pojawiła? Dlaczego rejon Donbasu chce się oddzielić od Ukrainy? No, Majdan to jest dobry moment, żeby powiedzieć o tym, jak się wszystko zaczynało, chociaż możemy się tam cofać jeszcze trochę wcześniej, na przykład do pomarańczowej rewolucji. Dlatego, że po pomarańczowej rewolucji ten banderyzm, ukraiński nacjonalizm, on zaczął pojawiać się już, tak powiedzmy, na salonach. Do pomarańczowej rewolucji on był jakimś tam marginesem, sprawą ukraińskiej emigracji, głównie znajdującej się w Kanadzie. Potem za sprawą kontaktów pomiędzy tą emigracją kanadyjską, a oligarchami, którzy rządzą Ukrainą do tej pory, on zaczął wychodzić na salony poprzez tam różne kontrakty i tak dalej. Ich po prostu oligarchowie wpuścili do władzy. I ten wpływ banderyzmu, tego ukraińskiego nacjonalizmu, on zaczął być taki widoczny, legalny. No można zrobić taką analogię dosyć popularną, powiedzmy, w cudzysłowie, z tym jakby po prostu no, naziści wracali do władzy w Niemczech. Dlatego, że te dwa nurty są bardzo podobne. Kiedy zaczyna się Majdan, on na początku był takim głosem sprzeciwu przeciwko władzy oligarchów na Ukrainie, tej po prostu niewyobrażalnej dla większości Polaków korupcji. Ja nawet nie wiem, jak ją opisać, tej skali zjawiska. I jako dążenie wejścia Ukrainy do Unii Europejskiej, jako szansa na to, że to jutro będzie lepsze. I na początku wszystko było tak, powiedzmy, ok, wszystko fajnie, nie? Później ci ukraińscy nacjonaliści się dołączyli do tego Majdanu, faktycznie go przejęli. I ta ideologia stała się już takim jakby no, główną flagą Majdanu, była flaga ukraińskiej powstańczej armii. Można zaryzykować takim porównaniem. A Ukraina zawsze, znaczy jeżeli mówimy o współczesnej nam Ukrainie, ona zawsze była tak podzielona na wschodnią i zachodnią część. Wschodnia była bardziej rosyjska, dominuje kultura rosyjska, rosyjski język. Jak na przykład się mówi w Doniecku, bliżej jest do Rostowa niż do Kijowa. Tymczasem zachodnia Ukraina, ona bardziej szła w stronę Europy, no to troszeczkę tak za dużo powiedziane. Bardziej w stronę takiego ukraińskiego nacjonalizmu. I ten balans był jakoś tak mniej więcej do Majdanu zachowany, a po Majdanie, już w trakcie niego, zacznie się ukrainizacja Ukrainy. W tym sensie, że zamiast państwa dwa w jednym, rosyjskiej wschodniej części i zachodniej ukraińskiej,
jest taka próba zdominowania całej Ukrainy tym zachodnim wpływem, który jednocześnie ze względu na swoją agresję, swoje możliwości jest wpływem nacjonalistycznym. A to się oczywiście nie mogło podobać na wschodzie. To, że na przykład jednym z pierwszych takich projektów nowego prawa było usunięcie języka rosyjskiego z przestrzeni publicznej, a wcześniej na przykład kiedy były wybory i szły takie starcie, kto wygra wschodni, to znaczy zachodni, pojawia się kwestia tego, żeby język rosyjski zrobić drugim oficjalnym językiem państwowym. Tutaj mamy tendencję teraz odwrotną. Do tego dochodzą te flagi ukraińskiej powstańczej armii, ta retoryka antysowiecka, tak powiedzmy. Uderzające nie to, że ta retoryka nie uderzała w komunizm jako system, ona uderzała w pamięć o ludziach, którzy zginęli, radzieckich ludziach, no tutaj nie chodzi tylko o jedną narodowość, którzy zginęli w trakcie II wojny światowej, a ten mit tego zwycięstwa nad faszyzmem jest po prostu święty w Rosji. Czy to się komuś po prostu podoba, czy nie, on jest święty, jego nie wolno dotykać i tak dalej. Nie wolno atakować. Mamy jeszcze wydarzenia w Odessie, gdzie zginęło, no według oficjalnej wersji, co najmniej 50 osób spalonych żywcem w domu związków zawodowych. To wszystko eskaluje i oczywiście kwestia Krymu, referendum na Krymie. I w tym momencie Donbas myśli, że on może też iść tą drogą. A czy możesz tylko w kilku słowach powiedzieć, czym była ta rzeź w Odessie? Bo o tym też się tak naprawdę nie mówiło specjalnie, prawda? Tutaj taką wstawkę zrobię. Na początku media w Polsce mówiły o tym, że wschód Ukrainy jest tam rosyjski, kulturowo. W ogóle nikt temu nie zaprzeczał i tak dalej. Nigdy. A w momencie, kiedy Ukraina ogłosiła, że w Donbasie będzie prowadzona operacja antyterrorystyczna, nie wojna, tylko operacja antyterrorystyczna, tak jak teraz Rosja mówi, że specjalna operacja, a nie Rosja, tak Ukraina zrobiła to wcześniej. Tak, ja się sam zgubiłem. Co ja to mówiłem? No ja zapytałem o sytuację w Odessie, o tą rzeź, prawda? Były też antymajdany, czyli demonstracje w różnych miastach, głównie wschodu i południa Ukrainy, w Odessie, w Charkowie, w Doniecku, w Ługańsku. To są te główne miasta. I doszło do takich starć pomiędzy zwolennikami Majdanu, a jego przeciwnikami. Przeciwnicy Majdanu zostali zagnani, zapędzeni do domu związków zawodowych. No i budynek został podpalony, ludzie zginęli żywcem, tym, którzy próbowali się ratować, do nich strzelano w ogóle. Policja tam stała biernie, przyglądała się tylko, napadano na straż pożarną, która próbowała kogoś tam ratować. No to są po prostu filmy z internetu, kto sobie chce, może poszukać, to nie jest jakiś tam wymysł, że ktoś napisał na kolanie, tak. I te wszystkie elementy, one się skumulowały. I Donbas postanowił, że on też zrobi tak jak Krym. Donbas mam na myśli Sławiańsk, Kramatorsk, Donieck, Ługańsk, Gorłówka. To są te główne miasta. I oni też chcą się oddzielić i wejść do Rosji. Przy czym Rosja w ogóle nie chciała tego Donbasu. Organizatorzy referendum, które było przeprowadzone, organizatorem referendum było z Moskwy powiedziane, wycofajcie tam pytanie o przyłączenie do Rosji, dlatego że my nie będziemy przyłączać żadnego Donbasu. Jest to taka perspektywa, której w naszych mediach nie ma i która z kolei stanowi podstawę pewnej rosyjskiej narracji, rosyjskiej propagandy. I czy w tej narracji z perspektywy ludzi, którzy tam po prostu mieszkają, jest jakaś część prawdy w ogóle? W sensie, czy poza aktami symbolicznymi, jak właśnie próby narzucenia języka, też pojawiała się kwestia przemocy wobec ludności? Czy były faktycznie... No, bo zacznijmy od Majdanu i potem powiedzmy o tym okresie, który był do momentu wybuchu tej wojny, kiedy sytuacja zniknęła z mediów, czyli... Jakiejś takiej otwartej, skrajnej agresji pomiędzy tymi mieszkańcami a wschodu, no nie dochodziło na większą skalę. Tutaj mówimy o czymś bardziej tak jakby konflikt, nie wiem, pomiędzy Gorolami i Hanansami, tak można to przedstawić, tak? Jedziemy na mecz, nie lubimy się, ale możemy iść na piwo po meczu. Czyli to też to, o czym mówi propaganda rosyjska, że tam były cały czas ataki, ostrzeliwania i tak dalej, nie jest do końca prawdą, tak? Jakie ostrzały do 2014 roku? Wszystko zaczęło po Majdanie. W sensie po Majdanie już, bo tutaj chciałem jakby ten okres między Majdanem a wojną tutaj. Żeby...
Majdan eskalował te napięcia, które występowały, ale nie w jakimś tam, nie na jakąś globalną skalę tam, czegoś większego. Wydarzenia w Odessie, do tego dodajemy wydarzenia w Odessie i tak dalej. Wybucha ten bunt w Sławiańsku-Krematorsku, potem on się przenosi dalej na południe. Sławiańsko-Krematorska, siły separatystów się wycofują i w pewnym momencie front zastyga. Znaczy nie dochodzi do jakichś większych tam przemieszczenia wojsk, większych ofensyw i czegoś tak dalej. Od połowy 15 roku, po operacji debalcewskiej, od połowy 15 roku do, no, do miesiąca nazad, tak? Ten front był ustabilizowany, niemniej te ostrzały i tak dalej, lokalne starcia, ostrzały na przykład tam transformatorów energetycznych, elektrycznych, to cały czas miało miejsce. Przez cały czas, w sensie od... Całe 8 średnim zależności od eskalacji, dlatego że było tak, że na przykład 2-3 tygodnie była pełna cisza, no prawie pełna cisza, nikt do nikogo nie strzelał, a potem przychodził tydzień pełnego napięcia. Zresztą moim zdaniem obie strony utrzymywały taki status quo, żeby utrzymywać stan wojny, no żeby ona nie poszła dalej. Żeby ona po prostu nie wygasała. No i czy zdarzały się ofiary wśród ludności cywilnej w związku z tym? Jeżeli mówimy o takich miesiącach, że było powiedzmy spokojnie, to było kilka cywilów zabitych po tej stronie Donbasu, tak? Kilku cywilów zabitych na miesiąc. W chwilach spokoju. A tak. Kiedy były te gorętsze momenty, ostrzejsze? No to dochodzimy nawet do kilkunastu ofiar cywilnych na miesiąc. To jest o tyle niezwykłe, że tak naprawdę czytając w jakichś źródłach, tak jak na przykład Wikipedia i tak dalej, to trudno znaleźć jakieś konkretne informacje, ale na przykład jest na Wikipedii anglojęzycznej opisane, że teren wokół Doniecka w Donbasie jest jeden z największych poziomów zaminowania obszaru na świecie i że tam no, dziesiątki osób giną, dzieci głównie właśnie wpadając na miny w ogóle. Czy też słyszałeś o tym? Nie. A te liczby, o których ja mówię, że to na przykład dwóch, trzech ludzi zginęło w przeciągu miesiąca, dlatego że ja widziałem przez te 8 lat komunikaty, materiały, sam jeździłem, pokazywałem, do czego tam doszło i tak dalej. Ja po prostu widziałem te wydarzenia, tak? To nie jest tak, że ja gdzieś tam przeczytałem za jakiś czas, a tam rok temu coś takiego się zdarzyło. Nie, ja to widzę po prostu cały czas. To samo z tymi minami. Sytuacji, żeby jakiś cywil weszł na tą minę, było bardzo mało. Tam tych dzieci też, które faktycznie trafiły na jakieś pole minowe i tak dalej, które zostały na przykład po przejściu frontu jeszcze. Ja 2 lata po przejściu frontu byłem któryś tam raz z kolei w Nikiszyno i tam do jeszcze 2 lata po prostu nie można było schodzić z asfaltu, dlatego że wszędzie mogły być jeszcze jakieś miny. Ja nie mówię tylko takie mina przeciwpiechotnej, tylko jakieś tam pułapkach i tak dalej, tak? Nie było tak, powiedzmy, zbyt dużo. No, brzmi to trochę tak nieciekawie, dlatego że każda tam śmierć to jest tragedia. Tych wydarzeń takich, żeby ktoś wszedł na minę, nie było zbyt dużo, dlatego że te miny są na linii frontu. Pomiędzy walczącymi stronami. Dlatego że pomiędzy stronami mamy różne odległości. Tam one dochodzą na przykład do 200 metrów pomiędzy tymi okopami, a mogą dojść na przykład do 2 kilometrów. I to jest ta strefa pomiędzy, linia frontu, faktycznie będąca teatrem działań wojennych. Okresowych, sporadycznych, te 8 lat tak było. Okresowych, sporadycznych, tym nie mniej. I wszyscy, jak była gdzieś rotacja, czy to po doniecki, ługański, czy ukraińskiej stronie, przyjeżdża jakaś tam grupa na rotację, pierwsze co robiła, zakładała swoje pułapki, swoje pole minowe i tak dalej. I na dany moment, jeżeli przyjdzie to wszystko rozbudowywać, to będzie zajmowało bardzo dużo czasu. Tylko nie ma sytuacji, no, żeby te miny po prostu gdzieś tam były, faktycznie gdzie jest dużo cywilów. Ale to rozumiem, że faktycznie te obszary były w sposób bardzo silny odłączone od Ukrainy, w sensie, że nie było tak, że był tam jakiś bardzo silny tranzyt między Donieckiem właśnie a Ukrainą przez te lata, tak? Pomiędzy Donieckiem a Ukrainą były bodajże 2 albo 3 takie przejścia graniczne, powiedzmy. Pomiędzy Ługańską Republiką a Ukrainą bodajże 1 w Stanicy Ługańskiej. Dlatego, że przejechać na przykład samochodem cywilnym
przez tereny, gdzie są okopy, artyleria, czołgi i tak dalej, no jest to niemożliwe. Dlatego były po prostu stanowione trasy działające jak przejścia graniczne i tam ludzie przejeżdżali. Do COVID-a. Czy miasto jest zniszczone? Czy byś powiedział, no może jeszcze przed wybuchem wojny, czy były jakieś realne, faktyczne zniszczenia, które były w tkance miejskiej zauważalne? Znaczy, rozstrzały właśnie? Ja powtarzam, że wojna nie wybuchnęła miesiąc temu, tylko ona trwała 8 lat. Chodzi mi o ten okres do tego momentu wybuchu wojny teraz. Popatrzymy sobie na mapę Doniecka. To nie jest tak, że front wokół Doniecka nie jest gdzieś tam daleko. Front wokół Doniecka znajduje się w granicach miasta. To są jego zachodnie i północne obrzeża. Nie gdzieś tam w polu, żeby ludzie po prostu rozumieli, nie gdzieś tam w polu, daleko poza tym. One są w granicach miasta. One są często pomiędzy domami i tak dalej. I jest ta linia tam, powiedzmy, obronnej i tak dalej. I co za tym idzie, te zachodnie i północne obrzeża miasta są, no ich faktycznie nie ma w dużej mierze. A chciałem cię zapytać o zamach na prezydenta. Zaczekaj chwilę. Kiedy mówię, że ich nie ma, mam na myśli, że po prostu te dzielnice, one są całkowicie unicestwione. Zrównane z ziemią, tak? Tak. Jeżeli mówię tutaj na przykład o dzielnicach Kiabrzyńskiej wokół lotniska, czy Trudowskie na zachodnich obrzeżach, no tam po prostu są zgliszcza wszędzie. I w tych zgliszczach jeszcze mieszkają ludzie, żeby było zrozumiałe, w jakich warunkach oni żyją te 8 lat. Znaczy nie uciekli, tylko zostali tam na miejscu, tak? Wielu uciekło, wielu potem wróciło. Dlatego, że żyć na takiej emigracji i tak dalej, nie mając też jakichś na przykład środków. No i bardzo dużo ludzi po prostu nie chce wyjeżdżać z tych terenów. Ja byłem 2-3 dni temu na terenach, które teraz zostały zajęte przez wojska donieckie. Siły ukraińskie zostały wyparte, no niemniej te walki dalej tam trwają. I ludzie, którzy tam żyją w wioskach, które w ogóle zostały unicestwione, starte z powierzchni ziemi, oni tu w gruzach żyją, dlatego że nie chcą wyjeżdżać. Chciałem jeszcze zapytać o sytuację, która miała miejsce wcześniej, przed wybuchem aktualnej wojny, o zamach na prezydenta Republiki, czy nieoficjalnej Republiki Donieckiej, zależy jak na to patrzeć. W wyniku zamachu bombowego, który miał miejsce w centrum miasta, zginął, tak? Czy można powiedzieć, jak to było, jak się odbiło w społeczeństwie? Odbiło się bardzo głośno, tak powiedzmy, echem, dlatego że chociaż do momentu zamachu, tak powiedzmy, ratingi Zachaczenko leciały w dół ze względu na nieefektywną państwowość, tak powiedzmy, nieoficjalne skandale korupcyjne, które jakby wyszły dopiero po jego śmierci, tylko że nowa władza chciała się pozbyć tam konkurencji jego dawnego otoczenia i powiedzmy pozwolili mediom i prokuraturze mówić o tym, o tej skali tam korupcji, jaka była, tak? W momencie, kiedy Zachaczenko zginął, on od razu stał się bohaterem narodowym. No tak bywa faktycznie, prawda? W sensie, że dużo łatwiej zrobić bohatera z osoby, która poległa w taki sposób, ale czy to był zamach, który był dokonany przez, rozumiem, przez Ukraińców, tak? No ja bym tutaj się powstrzymał z wnioskami, dlatego że na chwilę obecną stwierdzić cokolwiek na 100% no jest niemożliwe, dlatego że Ukraińcy mówią, że to Rosjanie zrobili. Rosjanie i doniecka strona, tak powiedzmy, od razu obciążyła winą za to stronę ukraińską. I ja bym się powstrzymał, żeby po prostu nie popaść tą pułapkę, dlatego że każda ze stron jest w stanie wysunąć logiczne, w pełni logiczne argumenty na swoją korzyść. A faktycznie, kto tego dokonał, będą się zajmować historycy. No i to są chyba osoby odpowiednie, żeby ten typ pytań faktycznie poruszać. Chciałem teraz zapytać o to, co działo się przed samą agresją na Ukrainę. Wtedy Rosja w swoich mediach publikowała informację, że Donbas został zaatakowany i że są tłumy uchodźców, którzy z Donbasu wyjeżdżają do Rosji. Czy tak faktycznie było? Tutaj może tak, ja opiszę, jak ta sytuacja wyglądała. Do momentu tam uznania państwowości Donbaskich Republik, czyli orędzia tam Putina, wystąpienia Putina,
zebranie Rady Bezpieczeństwa Rosji, sytuacja w Donbasie była taka jak ostatnie 8 lat. Znaczy się jakaś tam eskalacja niewielka na tych odcinkach frontu była, no to nie było nic nadzwyczajnego. Jakkolwiek by to nie brzmiało, te kilka pocisków, które tam przelatywały no, na stronę na przykład doniecką od Ukraińców i trafiały tam w obiekty cywilne i jeden, dwóch ludzi tam zabitych cywilów no, w skali na przykład tam miesiąca, chociaż jeżeli mówimy o zaostrzeniu, to już w skali tygodnia na przykład. A jakby to nie brzmiało, to nie było nic nadzwyczajnego. To nie znaczy, że to było dobrze, że to było fajnie, czy coś w tym stylu. Nie, to było po prostu standard, jakim Donbas żył te 8 lat. W pewnym momencie wychodzi Puszulin, to jest prezydent Donieckiej Republiki Ludowej, mówi o tym, że sytuacja na linii frontu jest tragiczna, katastrofalna i w ogóle jakieś piekło się tworzy i że trzeba ewakuować ludność. Zaraz po jego wystąpieniu wyją syreny w miastach, we wszystkich miastach Donbasu. Rozpocznie się taka panika pośród cywilów. Nagle okazuje się, że są jakieś autobusy, jest jakaś ewakuacja, że Rosja chce 700 tysięcy ludzi wywieźć, co się w ogóle nawet w połowie nie udało. I ci ludzie faktycznie idą do tych autobusów, no mamy tutaj na myśli kobiety, dzieci i starców, dlatego że mężczyznom zabroniono, i oni wyjeżdżają do tej Rosji. Jednocześnie po kilku dniach, kiedy sytuacja faktycznie stała się już bardzo ciężka, i to tam na linii frontu i w ogóle u cywilów, Puszyń wychodzi i odwołuje tą ewakuację. No to jest po prostu teatralna zagrywka. Okej, rozumiem. Rosja przespała 8 lat i nagle się obudziła i chciała coś zrobić. Nie, interwencja rosyjska, wojna rosyjsko-ukraińska, ten element wojny, ten moment wojny ukraińsko-rosyjskiej, dlatego że cały czas powtarzam, ona nie zaczęła się miesiąc temu, on nie jest w obronie Donbasu. To jest po prostu jakiś pretekst, który może się przerodzić w coś takiego, że Rosja wyjdzie z tej wojny na zasadzie, że zostaje uznana rosyjskość Krymu, zostaje uznana niepodległość, takim cudzysłowie niepodległość Donbasu, tych dwóch republik i ogłosi to sukces, dlatego że nic więcej się nie uda. Ale nie, absolutnie nie. Rosyjska interwencja, specjalna operacja, wojna, nazywać w ogóle jak chcecie, ona nie jest w obronie Donbasu, dlatego że Donbasu Rosja mogła wiele razy pomóc. Ja tutaj mówię o kwestiach ekonomicznych i tak dalej, a tego nie robiła. Jakieś tam umowy handlowe z Donbasem, faktyczne umowy, które mogły coś zrobić dla tego Donbasu, one się pojawiły no, w momencie, kiedy te działania wojenne już zostały wprowadzone na skalę Ukrainy, tak? Czy tam dzień, na dwa dni do tego. To jest tylko pretekst, to dosyć taki marny, wątły pretekst. Jeżeli popatrzymy nawet na przemówienie Putina, on tam długo, długo, długo mówi o sytuacji na linii Zachód, czyli Stany Zjednoczone, Unia Europejska, Rosja, Zachód-Wschód. A o Donbasie mówi tak, jakby jemu zostało tam 5 minut i jeszcze coś trzeba byłoby dogadać. Nie, absolutnie, to nie jest wojna w obronie Donbasu. To jest, myślę, bardzo ważna informacja. I powiedz, czy mieszkańcy faktycznie powszechnie czują, że są przez narrację rosyjską instrumentalizowani w tym momencie? I czy jest poparcie dla tej wojny wśród mieszkańców, czy mieszkańcy są jej przeciwni? To, że oni są instrumentami, oni to doskonale wiedzą i w większości, bo oczywiście zawsze jakieś wyjątki się znajdą, nikomu to specjalnie nie przeszkadza. W momencie, kiedy Putin ogłosił uznanie Donbaskiej Republiki, wszyscy myśleli, że już wojna się teraz zakończyła, a Rosja wprowadzi swoje wojska do Donbasu i wtedy w ogóle żadnych ostrzałów, nic takiego nie będzie mogło mieć miejsca. Ze względu na ewentualną odpowiedź rosyjską, że dojdzie do takiego politycznego szantażu i pod wpływem którego Ukraina się w ogóle wycofa z wojny. A ludzie dzwonili sobie po telefonach, pozdrawiali się, tak jakby to było święto, dlatego że to było duże święto, tak? To jest ten moment, na który ludzie czekali 8 lat, żeby nie to, żeby uznać jakąś tam niepodległość Donbasu, tylko żeby go integrować do Rosji. No. Tutaj, jeśli chodzi o samą perspektywę wojenną, to ja prywatnie byłem w szoku, że to się przerodziło w wojnę ogólnie z państwem ukraińskim, ponieważ myślałem, że będzie wykorzystany precedens Kosowa, kiedy Zachód oderwał część Serbii.
No i ogłosił ją niepodległą. Myślałem, że to będzie faktycznie celem i powiedzmy jakimś instrumentem nacisku na Ukrainę teraz, ale sam prywatnie byłem w szoku, że ta agresja na całą Ukrainę nastąpiła. I właśnie, czy mieszkańcy byli w szoku, czy mieszkańcy się cieszą, że ta wojna na Ukrainie szaleje? Jak do tego podchodzi przeciętny mieszkaniec Doniecka? Jest obecna nawet dosyć taka powszechna, taka zła radość, że to jakby cytuję, to co my cierpieliśmy 8 lat, teraz tam jeden dzień, dwa dni, za jeden, dwa dni strzelali po Charkowie na przykład, no w tym momencie to, po Charkowie i oni tam wszyscy biegają, płaczą, filmiki robią, jak to ich ostrzeliwują, a my żyliśmy w tym 8 lat. Jest dosyć powszechny takie, jest powszechny taki nastrój, tak. I takie jakby wola odwetu, ja bym nawet powiedział. No przy czym Charków to też jest miasto, w którym jest dosyć duża populacja rosyjska. Czy to nie dziwi, że akurat wschodnia Ukraina jest atakowana, kiedy był to rejon tak naprawdę, no powiedzmy, bliższy niż zachodnia Ukraina na przykład, myślę tym. To znaczy tak, to jest on, znaczy jest podstawowa kwestia, jakby Rosja mogła dokonać ataku na tylko zachodnią Ukrainę. I jak ją określamy? Czy tylko tam dawne terytoria II Rzeczypospolitej, czy tylko Kijów? No, trzeba było całą tą ofensywę poprowadzić ze strony Białorusi, wzdłuż granicy z Polską i zostawiając wschód. Przy czym prawdopodobnie około 100 tysięcy żołnierzy ukraińskich by było na tym wschodzie, wokół Doniecka. I oni zasadniczo są do tej pory wokół tego Doniecka, Gorłówki. To największe zgrupowanie wojsk ukraińskich, jak one 8 lat stało u wrót miasta, ono tak i stoi. Tutaj nic się nie zmienia w ogóle do tej pory. Tutaj kwestia z tym rosyjskością Charkowa, no tu jest jeszcze jeden taki mały, taka mała kwestia, którą ja może bym poruszył. Moim zdaniem albo wywiad rosyjski się bardzo pomylił, albo przekazał Putinowi no informację, powiedzmy, nie za bardzo dokładną. Tylko że moim zdaniem Rosja się spodziewała, że ona wejdzie na wschodnią Ukrainę, na południową z Krymu. Tam będą żołnierze, Ukraińcy będą masowo przychodzili na jej stronę, będą się poddawali, ludzie będą wychodzili z kwiatami. Ludzie będą wychodzili z kwiatami i tak dalej. Witali chlebem i solą. Tego nie ma miejsca. Dlatego Rosja wpadła w taki martwy punkt, że nie wiadomo, co robić jej dalej. No właśnie, sytuacja w Krymie pokazała, że tak naprawdę armia ukraińska może się podawać bez walki. No tutaj to wygląda zupełnie inaczej. I jak ty rozumiesz tą wojnę, jakie są w ogóle jej cele w tym momencie? Trudno na intuicję powiedzieć, co tak naprawdę może być tym momentem, w którym Putin powie, że zrealizował cele wojenne. Czy dostrzegasz jakiś konkretny cel, czy ludzie w Doniecku idą sens w ogóle tej wojny, bo to, że oni mają to tak zwane Schadenfreude, powiedzmy, że w naturze ludzkiej jest do zrozumienia, ale czy ludzie rozumieją, czego on tam w ogóle szuka, czego chce? Znaczy tak, ludzie w Doniecku są przekonani i w ogóle w Rosji, ja tutaj mówię większość, tak? Tym, że te cele oficjalnie tam zadeklarowane, czyli dekomunizacja Ukrainy, denazyfikacja Ukrainy, wyzwolenie Donbasu, czy tam wyzwolenie rosyjskojęzycznych na dany moment, już bardziej tak prawidłowo byłoby mówić, terenów Ukrainy, że to są te faktyczne cele. A moim zdaniem tutaj się po prostu przejechali, wywiad rosyjski się przejechał, nie docenił możliwości skonsolidowania się Ukrainy, tego, że ona po prostu się nie podda zaraz, jak rosyjskie wojska wejdą. I moim zdaniem Zachód też tak myślał jak Rosja. Tylko że pierwsze dwa dni to jest takie, że Zachód w ogóle sprawiałby wrażenie, jak no dobra, no stało się, to się stało, nie? A to się okazuje, że Ukraina stawia opór i trzeba docenić to, że stawia dosyć duży opór. Tym bardziej, że Rosja nie może sobie pozwolić na to, żeby kolumną czołgów przejechać się po mieście i zostawić z niego gruzy. No, mamy Mariupol, gdzie Mariupol na przykład, gdzie te działania wojenne zostawiają, no unicestwiają miasto i to niemałe miasto, tam 700 tysięczny bodajże. A niemniej to nie jest cel rosyjskiej operacji, że po prostu czołgami się przejechać. Oni faktycznie myśleli, że dojdzie do tych masowych powstań, jakichś tam masowych aktów poparcia, a tego nie ma. I faktycznie Rosja ugrzęzła i co jej robić dalej? Dlatego, że zamienienie Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej nieuznawanej na ukraińską jakąś tam Republikę Federacyjną w ogóle nie ma sensu.
nowych władz jakichś tam ukraińskich nikt nie uzna, które przyjadą na rosyjskich czołgach. I plan, ja tak myślę, że do tego, do momentu, jak wszystko się zaczęło, plan minimum zakładał uznanie przynależności terytorialnej Krymu do Rosji i niezależność Donieckiej i Ługańskiej Republiki, ergo ich integracja w Rosji. To był taki plan minimum, który nawet był wstydliwy dla Rosji, że to w ogóle nie stoi tych ofiar, nie stoi tych kosztów i tak dalej. A może się okazać, że to jest w ogóle coś, z czym Rosja będzie mogła wyjść jakoś z twarzą. No właśnie, tak naprawdę stawki są tak duże, że teraz trudno by było się Rosji w jakiś sposób pogodzić, no prawdopodobnie nawet z przegraną w tym momencie. Powiedzmy, że myślę, że pewnie Rosjanie, chociaż trudno ich posądzać o tak dalece idącą nieświadomość, że oni myśleli, że rosyjskojęzyczni Ukraińcy mają tożsamość rosyjską, nie prawda? Bo tych faktycznie na Ukrainie jest chyba nawet ponad połowa. No okazało się, że mimo tego języka tak naprawdę to nie jest to samo, co etniczni Rosjanie, prawda? To jest to samo, tylko z małym wyjaśnieniem. Po pierwsze, Związek Radziecki. Cały czas się o nim zapomina, o tym, że on integrował, tak jakby... Homo sovieticus, prawda? To, czyli ten człowiek sowiecki właśnie bez... Takiego mieszkańca Ukrainy i jeszcze tam powiedzmy do Majdanu wschodniej Ukrainy, na przykład... No znajomi moi, którzy tutaj mieszkają w Doniecku, oni to sami mi wyjaśniali. Dla nich bycie Rosjaninem ruskim, dlatego że to są dwa różne pojęcia, bycie ruskim i byciem Ukraińcem w ogóle nie było w sprzeczności do siebie. Ta chorągiewka jakby ona tak wiała, no i ona wcale nie musiała się skłaniać w jakąś tą stronę. Rosyjski, na przykład rosyjski obywatel Ukrainy, nie rosyjskojęzyczny, dlatego że to ludzi obrażało. Znaczy, dobra, że do tej pory takie stwierdzenie, jakieś tam, no człowiek drugiej kategorii, dlatego że mówi na innym języku, tak? A jednocześnie czuje się Ukraińcem. To stwierdzenie w ogóle jest obraźliwe. Faktyczne, ale obraźliwe. I to jest teren pogranicza i do Majdanu na przykład ta chorągiewka, ona tak wiała, no ale nie było w ogóle potrzeby, żeby ona gdzieś się kierowała w jakąś stronę. A po Majdanie wszystko się zmieniło. Już po prostu trzeba było się deklarować, na przykład w Donbasie. I w Donbasie większość zadeklarowała się na tą stronę rosyjską. No właśnie, tutaj w takim kraju, w którym jest tak delikatna sytuacja tożsamości narodowej, tak silny zwrot nacjonalistyczny prawdopodobnie musiał się wiązać z utratą części terytoriów. No niestety to tak wyglądało, że Janukowycz był wybrany demokratycznie, a późniejszy prezydent już nie był do końca demokratyczny. W sensie, ale nie mam pewności, że było demokratyczne, prawda? Bo to była tylko grupa osób na placu w Kijowie i to nie było powiedziane, że to większość kraju w ogóle popiera, prawda? Plus później bardzo dziwne ustawy językowe. Janukowycz dostał, tak powiedzmy, gwarancję Zachodu, że jeżeli rozpisze wcześniejsze wybory i nie będzie pacyfikować tego Majdanu, no to wszystko będzie dobrze i tak dalej, nie? Nikt go tam nie ruszy. A faktycznie stało się na odwrót. To w ogóle gwarancje jakiekolwiek, kiedykolwiek Zachód dawał Ukrainie, kończył się zawsze tak samo. No i też musimy sobie wyklarować, że tak naprawdę era Janukowycza była gospodarczo lepsza, prawda? W sensie, że później gospodarka Ukrainy przeżywa poważne kryzysy. I chciałem zapytać właśnie, jak oceniasz z perspektywy właśnie mieszkańca Doniecka prezydenturę Żeleńskiego i, no i pana Igora Kołomojskiego, prawda, czyli jego tam, nie wiem jak to elegancko określić, tak, ale osoby, która ma prawdopodobnie na niego decydujący wpływ. Znaczy mnie niespecjalnie, to, no, niespecjalnie nawet obchodzi, jaka tam u nich jest sytuacja ekonomiczna, dlatego że ona w ogóle nie ma jakiejś tam... Nie ma żadnego wpływu na to, jak ja żyję, tak? A jeżeli ktoś wierzy w to, że Ukraina po Majdanie przeszła jakąś cudowną metamorfozę, przepraszam, metamorfozę w stronę europejskiego kraju, cywilizowanego, praworządnego i tak dalej, no to niech się rozpędzi po prostu i ściany szuka. Także to jak był kraj rządzony oligarchami, tak i nim został. Tylko że ci oligarchowie się po prostu pozmieniali. Dzięki temu, że była ta wojna w Donbasie, oni mogli robić, co chcieli. Mogli sprzedawać, co chcieli, brać, co chcieli i tak dalej. Oni w ogóle, ta część oligarchów, która dostała się do władzy po Majdanie, mogła to zrobić tylko dzięki Majdanowi. Majdan, który w swojej istocie był takim demokratycznym zrywem, faktycznie utwierdził tą władzę oligarchów, tylko drugich.
No właśnie, drugich, czyli innych, nie? To się mówi. Chciałem Cię jeszcze zapytać o to, co wspominałeś, zanim jeszcze zaczęliśmy rozmowę, w sensie, że tu w każdej chwili może zacząć się ostrzał, może zacząć się bombardowanie i że sytuacja, no tutaj uzmysłujmy sobie, że tak naprawdę jesteś w trudnej sytuacji, prawda, że Twoje życie jest w pewien sposób zagrożone. I jak to wygląda i czy aktualnie, będąc w trakcie wojny z Rosją, Ukraina przeprowadza dalej ataki na Donieck? W ogóle jak to się dzieje teraz? Tak, kiedy chyba wczoraj, no ja w ostatnich dniach trochę jeździłem poza Donieck. Wczoraj albo przedwczoraj ukraińskie pociski artylerii ostrzelały centrum miasta i to były takie cztery wystrzały, czy tam bodajże trzy, które spadły w centrum miasta w całkowicie, tak powiedzmy, randomnych, przypadkowych miejscach. To jest Donbas Arena, szkoła bodajże 54, na teraz nie pamiętam. No całkowicie po prostu bez jakiegoś sensu tam logicznego i tak dalej. No ktoś wystrzelił, gdzieś tam poleciało i tyle. A no to jest, ja wiem, 500 metrów ode mnie, może trochę dalej. No właśnie, ale to aż się wydaje dziwne w tym momencie, przecież jest inne racjonalne przeznaczenie, że do wystrzeliwania pocisku w ogóle. Czy to jesteś... Tak, postawmy się też w sytuacji tych ludzi, którzy tam stoją, którzy teraz w odróżnieniu od tych ostatnich 7 lat, ukraińska artyleria sama znajduje się pod ostrzałem. Dlatego, że ja dużo razy spotykałem się z czymś takim, że faktycznie na przykład Ukraińcy w rejonie Jesienowatej zajęli pozycje donieckie, tutaj mówimy jeszcze o mińskich porozumieniach, o zawieszeniu broni i tak dalej, zajęli, dlatego że ich nikt nie powstrzymywał. Dlaczego ich nikt nie powstrzymywał? Dlatego, że dowództwo odmawiało użycia artylerii ze względu na mińskie porozumienia. To nie znaczy, że jej w ogóle nie używano. Tylko to niszczenie ukraińskich stanowisk ogniowych było bardzo, bardzo rzadkie. Nawet bym powiedział oburzająco rzadkie, dlatego że po tych mińskich porozumieniach strona doniecka może niszczyć artylerię ukraińską, jeżeli ta jej używa, i na odwrót. I teraz faktycznie doniecko-rosyjska już artyleria, lotnictwo, wojska rakietowe, oni niszczą te stanowiska ogniowe ukraińskie. I te przypadkowe po prostu ostrzały. Znaczy nie tak, że oni nie strzelają żołnierzy, tylko strzelają oprócz tego, są też ostrzały nakierowane typowo przeciwko cywilom. Czy to są jakieś stacje transformatorowe, czy po prostu osiedla, jako takie akcje odwetowe. Ja Przeciwko cywilom, tak? Tak, 3 tygodnie temu z okna po prostu słyszałem, że gdzieś tam pociski spadły, no w rejonie, który znam, w dzielnicy. No i podjechałem autobusem w tą stronę i tak patrzę się, no jest tam, wychodzę z autobusu, jest jedno trafienie w asfalt. Zrobiłem zdjęcia i słyszę, że gdzieś tam było trafienie jeszcze, które rozerwało rurę z gazem. Przychodzę na miejsce i sfotografowałem. No i ten ostrzał znowu się zaczyna, tego osiedla, na którym ja byłem w tym momencie. I te pociski spadają, z tym, że no ja się schowałem za budynkiem i one spadają tam w odległości 200-300 metrów. Na początku troszeczkę tak losowo. To się nazywa korekta ognia, no gdzie my chcemy się wstrzelić, a potem one zaczęły iść serią dosłownie po prostu w osiedle. No i faktycznie bez konkretnego powodu, tak? W sensie tego, żeby po prostu uderzyć cywilów, tak? Odwetowe działania. Przy czym one z różnym natężeniem, one miały miejsce od samego początku. Zima 2014-2015 roku była nakierowana dokładnie na to, żeby przez tą zimę zmęczyć ludzi, żeby oni sami zrzucili tę władzę, wtedy jeszcze byśmy nawet powiedzieli jakąś tam ludową. Dlatego, że człowiek, który nie ma ogrzewania zimy, nie ma gazu, nie ma prądu, on zaczyna myśleć trochę trochę inaczej byśmy powiedzieli, nie? No. No i to było bardzo dużym błędem ukraińskie tam dowództwa, przy czym tutaj mówimy jeszcze o dowództwie takim ukraińskich batalionów ochotniczych. No właśnie, chciałem zapytać, czy to jest ten Azow, czy możemy mówić o regularnej armii, czy to właśnie była ta sławna grupa Azow i jak to właśnie jest, czy to, ile jest prawdy w tym micie właśnie o żołnierzach Azow? Znaczy, a jeżeli mówimy o Azowie dokładniej, on specjalnie to działał, nie za bardzo tutaj przyjmował udział w jakichś tam działaniach wojny za swoją historię. Gdzieś tam w Ługańsku się pojawił, no w Ługańskim obwodzie, tak powiedzmy, dosyć szybko tam dostał po zębach,
się wycofał i on bardziej się skupiał na szkoleniu swoich ludzi ideologicznym. Tylko, że to jest przybudówka ukraińskiej organizacji nacjonalistycznych i to już nawet skrajnych. Nie jakichś tam, jakbyśmy powiedzieli, narodowców, tylko już w otwarcie narodowych socjalistów. Jednocześnie propaganda, na przykład Denińska Ługańska, wszędzie zawsze widziała albo ten Azow, albo prawy sektor. A faktycznie, rzecz ujmując, do momentu obecnych wydarzeń, no, Azow no, nie za bardzo tutaj przyjmował gdzieś tam udział. Zamiast niego były Ajdary, był batalion Donbas, ukraiński batalion Donbas, był batalion Tornado, słynny batalion Tornado, a słynny tym, że został rozformowany przez ukraińską prokuraturę i ukraiński prokurator mediom, dziennikarzom ukraińskim powiedział, że jeżeli by im pokazał to, co oni znaleźli na telefonach u tych tornadowców, to po prostu oni by nie uwierzyli. Że tam gwałty, rozboje, morderstwa to była po prostu specjalizacja na cywilach, specjalizacja tego batalionu. I to są rzeczy, o których nie mówi jakaś tam kremlowska, wydumana, wymyślona propaganda, tylko o tym mówią sami Ukraińcy. Ja w 14 byłem w Iłowajsku i słyszałem dokładnie to samo. Teraz jak słyszałem, jak byłem na wioskach, które zostały zdobyte, dosłownie zdobyte przez wojska donieckie i też mi ludzie... Ja myślałem, że tam będzie po prostu jakieś... Ja byłem zdziwiony tym, że tam nie ma jakieś... nie ma gniewu na te wojska donieckie, że one przyszły i unicestwiły po prostu te dwie wioski. Tylko jest gniew na tych Ukraińców, którzy tam stali, stacjonowali te 8 lat i w momencie, kiedy wychodzili, brali wszystko ze sobą. Konfiskowali samochody, karetki pogotowia, komputery, telewizory i wszystko, co cenniejsze znaleźli. Jak rozumiesz, unicestwili dwie wioski, czyli wymordowali mieszkańców, czy... Nie, nie, ja mówię tutaj o tym, że w tych wioskach, w tych wioskach stacjonowały siły ukraińskie, okopane i tak dalej. I żeby przejść dalej, no wojska donieckie muszą to zasypać ogniem artyleryjskim, potem czołgi, piechotę i tak dalej, i tak dalej. No prowadzić działania wojenne. Dla mnie było oczywistym tym, że za te zniszczenia ludzie będą obciążać właśnie te siły donieckie, które są atakującymi. I do momentu, póki nie zobaczyłem, nie porozmawiałem z tymi ludźmi, ja myślałem, że to jest jakaś propaganda, że oni w ogóle w swojej większości tak nie myślą. I oni, człowiek, który tam zajmuje się pomocą humanitarną, no mieszkaniec tej wioski, chłopak w ogóle nie jest związany z jakąś tam administracją czy czymś tak dalej, ja się go pytam, no oni próbowali jakoś to wyjaśnić, że oni konfiskują te samochody i tak dalej. On powiedział, nie, dlatego, że są bandyci, oni to robili 8 lat. Dla większości tych ochotników i tak dalej, a potem też ukraińskiej armii, dla znacznej części bym powiedział, ludzie w Donbasie to był zawsze element niepewny. Dlatego, że Mariupol to było jedno z pierwszych miast donbaskich, które powstało przeciwko ukraińskiej pomajdanowej władzy. Tam ludzie wychodzili i blokowali transporty ukraińskie, pojazdy opancerzone i tak dalej. To, co teraz Ukraińcy robią na trasie wojsk rosyjskich, tak? To w 2014 roku robili mieszkańcy Mariupola przeciwko Ukrainie. I to, że oni się znaleźli na przykład po tej stronie frontu, to wynika tylko z tego, że wojskom donieckim w 2015 roku Rosja zabroniła w ogóle iść dalej. To samo krematorskie i całego tego Donbasu. Dla nich to był element niepewny. W 2014 roku w Iłowajsku pobito dosyć brutalnie mężczyznę, z którym ja rozmawiałem, za to, że u niego były rosyjskie książki, no książki po rosyjsku. To pokazuje, jak jest tragiczna sytuacja mieszkańców miast takich jak Mariupol, ponieważ teraz oni są przez rosyjski ogień bombardowani w sytuacji, kiedy oni też byli najbardziej antyukraińscy wcześniej w ogóle. No tutaj trzeba powiedzieć, że naprawdę jest to dosyć paradoksalna sytuacja. Jeszcze chciałem cię zapytać, czy Rosjanie w ogóle bronią Doniecka w ogóle, czy mieszkańcy Doniecka się czują w jakiś sposób przez nich ochraniani w ogóle, czy to miasto zostało samo sobie? Nie, nie, nie. Miasto jest oczywiście ochraniane, dlatego że zaraz za miastem na pasie tam powiedzmy od Donicka do Gorówki, no to nie wiem, to jest chyba 60 kilometrów pomiędzy tymi miastami, teraz nie powiem dokładnie. No jeszcze Jasinowata pomiędzy tym stacjonuje około 100 tysięcy żołnierzy ukraińskich, 8 lat. Jeżeli by teraz ta cała ofensywa rosyjska ona poszła, a Donieck by był zostawiony sam po siebie, no to wszystkie siły po prostu ruchną na Donieck. Jeżeli by nie te ostrzały, tak powiedzmy, prewencyjne, znaczy no,
prewencyjne, te niszczenia ukraińskich stanowisk ogniowych, zbijanie rakiet Toczka U. Na dany moment zbito około 20 rakiet Toczka U, które dokonują niesamowitych zniszczeń, jeżeli spadną w terenach zabudowanych. Zbito ich ponad 20. Zestrzelono. I tutaj mówimy i nad Donieckiem, i nawet nad Jenakiewo, które w ogóle jest gdzieś tam daleko od frontu. Czyli można powiedzieć, że to są w sumie wojska ukraińskie, które nie do końca biorą udział w ogólnej wojnie, tak? W sensie one są jakby odwodem, który stacjonuje pod Donieckiem po prostu, tak? Czy cała moc, tak powiedzmy, obronno-uderzeniowa Ukraina, ona była skupiona w tym miejscu. Dlatego, że wszyscy spodziewali, jeżeli Rosja już rozpocznie jakieś działania, wejdzie na terytorium Donbasu na wielką skalę, to uderzenie pójdzie dokładnie w tym kierunku. A nikt się nie spodziewał tego, że ono nie pójdzie. Ono będzie tylko bronić tych głównych miast, o których mówimy, Doniecka, Górówki, Jasinowaty, a główne natarcie pójdzie na Kijów, z Krymu na Cherson i tak dalej. I te siły ukraińskie zgromadzone wokół Doniecka, one są teraz powoli, powoli systematycznie okrążane, zamykane w kotle. Chciałem cię zapytać tak prywatnie w ogóle, bo na twoim profilu, na który oczywiście widzę, zapraszam, Dawid Chudziec prowadzi relacje. Możemy tam się dowiedzieć właśnie więcej o tej perspektywie, o której mówimy teraz, ale tak jak sam pisałeś, że ty byłeś dziennikarzem, który się głównie sportem zajmował. I jak się czuje, że tak naprawdę teraz staje się nagle korespondentem wojennym? Nie nagle, wiemy, że to się toczyło wcześniej, ale już powiedzmy z perspektywy takiego konfliktu, który odbija się na skalę globalną. Jak się czujesz, będąc w centrum tych wydarzeń? Ja powiem tak, że ja może zaczynam, no może tak powiem, ja zaczynałem z korespondenta wojennego, potem sytuacja się uspokoiła i mogłem normalnie się zająć tam, powiedzmy, cywilnym życiem i tak dalej, czyli tym sportem, no sportem głównie. Są takie ulubione, powiedzmy, ulubiona fotografia, to fotografia sportowa. No a na chwilę obecną to nawet odmówić samemu sobie tego, żeby to pokazywać, byłoby całkowicie nieuczciwie. Tym bardziej, że w Polsce nie tyle, że jest jednostronna narracja, że nie można pokazać nawet nie tego, że jest inny punkt widzenia, tylko nie można nawet tych wydarzeń pokazać. Pocisków ukraińskich wystrzelonych w Donieckim miasta były tysiące za te 8 lat. I to nie jest jakaś tam figura stylistyczna. Tysiące pocisków, tysiące domów zniszczonych, zabici, ranni, ludzie z traumami psychicznymi i tak dalej. I za każdym razem, przepraszam, to jest gardłem, za każdym razem, kiedy taka informacja gdzieś tam się dostała na ten zachód, mówimy globalnie na zachód, zawsze była odpowiedź, że to wojska donieckie strzelały same siebie. Albo że Rosja kupująca, tutaj w tym cudzysłowie, okupująca ten Donieck, ona oszczeliwuje miasto. A wojska ukraińskie siedzą tam i kwiatki zbierają. Tu jedno pytanie, które myślę, tak trochę humorystycznie je zadam, ale też myślę, że on pokazuje pewną głębię sytuacji, w której się znajdujemy aktualnie. I chciałem też zapytać, czy się spotkać z takimi oskarżeniami. Czy ty, Dawidzie, jesteś rosyjskim agentem, który jest opłacany za prowadzenie swojej narracji? Oj, chciałbym. A bardzo dużo korespondentów, którzy przyjechali tutaj z zachodu, ludzi i tak dalej, po prostu zarabia na tym. Także jeżeli ja zacznę pokazywać, no jeżeli to, co ja pokazuję i tak dalej, ja na tym zarabiam, nie ma problemu. W sensie ja bym chciał na tym zarabiać. Nie wiem, czy to jest zrozumiałe teraz, co ja mówię. No ale w sensie jako prawdziwy dziennikarz, a nie jako agent, rozumiem, tak? Czy... Ja jestem fotografem, ja się dziennikarstwem już w ogóle nie zajmuję. A na przykład mój profil na Facebooku, ja wyrażam swoje opinie i tak dalej. Staram się przekazać to, co zaraz. To, co ja mówię, jest może nie za bardzo zrozumiałe. Może powiem tak, jeżeli ja w tym momencie powiem, że nie jestem rosyjskim szpionem, nie pracuję dla NKWD, KGB i tak dalej. A jaka różnica? Jeżeli ktoś chce mnie nazwać rosyjskim szpiegiem, agentem i tak nazwie i tak dalej. A czy ludzie z Polski, z którymi się kontaktujesz, tak cię określają często? A ludzie, którzy są całkowicie zaślepieni w swoich poglądach, tak. Dlatego, że jest bardzo, w ostatnim czasie jest bardzo duża fala takich ludzi,
w Polsce kompletnie zaślepiony, czy to narracją prorosyjską, czy narracją proukraińską. Tego centrum po prostu w ogóle nie ma. Tutaj mówię ludziom, rosyjska agresja na Ukrainę ma miejsce. I jednocześnie jeżeli ja na przykład pokazuję skutki ukraińskiego ostrzału, to nie znaczy, że jestem rosyjskim agentem. Tym bardziej Polska, dlaczego ona po prostu nie może stanąć, no ludzie Polacy, w centrum i popatrzeć w troszeczkę szerszym kontekście. Tylko, że na przykład rosyjska operacja na Ukrainie jest uzasadniona z rosyjskiego punktu widzenia, który nie musi się podobać Ukraińcom, czy nie musi się podobać Polakom. Niemniej są jakieś tam przyczyny tego, o których nie wolno mówić. Nie wolno mówić o tym, że na przykład Donieck 8 lat był pod nieustannymi, no, w skali roku pod nieustannymi ostrzałami. Dlaczego nie można o tym mówić? Dlaczego nie można stwierdzić po prostu faktów? No właśnie, i zachęcam tutaj wszystkich widzów, żeby starali się szukać tych faktów jak najgłębiej. Jeszcze powiedzmy ostatnie pytanie, które tutaj w tej Mogę kwestii. Jeszcze. Tak, jeszcze teraz, jak chcesz coś dodać, to proszę. Proszę bardzo. Ja wam podam taki przykład, taki sam, po prostu samy prosty. W 2014 roku, końcem 2014 roku, na stronie internetowej TVP, czyli nie jakiejś tam maleńkiej redakcji, ukazał się artykuł mówiący o katastrofie humanitarnej w Donbasie, która oczywiście w pewnym sensie miała miejsce. No oczywiście jej przyczyny już z artykułu były niewiadome. I w tym artykule zawarłem informację, że w Doniecku nie działa ani jeden szpital i w ogóle lekarzy nie ma. A w Doniecku przez cały ten okres wojny działały wszystkie szpitale. Na północy pod lotniskiem był szpital, gdzie w przeciągu miesiąca na jego terytorium spadło 40 rakiet ukraińskich. Szpital wyglądał po prostu jak forteca. Tam były wszędzie, w okna były worki z piaskiem, stalowe blachy na oknach, tak dalej. Generatory pracowały, żeby można było robić operacje, tylko że tam głównie chirurgia była. I one działały. I w tym momencie, jeżeli ja mówię, że nie, no ej, przepraszam bardzo, te szpitale działają, one są, tak dalej, w tym momencie ja automatycznie jestem jakimś tam ruskim szpionem. Nie media, które pokazują informacje nie tyle co wyssaną z palca, po prostu kompletnie wymyśloną i nastawioną propagandowo, tylko ja, człowiek, który zaprzeczam tej informacji, w tym momencie ja jestem zły. No to nie jest kwestia obiektywnej prawdy, tylko roszczenia ważności, tak, że większy zawsze ma rację w pokazywaniu obrazu. Bo powiedziałeś jeszcze, i to chciałem, żeby to było ostatnie pytanie, takie powiedzmy bardziej ogólne. Powiedziałeś, że jest strategicznie ze strony rosyjskiej ta agresja jakoś racjonalna. No i wiadomo, Ukraina jest kluczowym krajem w tym rejonie, jest jak w Doktrynie Brzezińskiego, jest kluczem do Europy. Ale z drugiej strony też powiedziałeś, że tak naprawdę teraz Rosjanie się zupełnie przeliczyli w swoich oczekiwaniach, że to wygląda tak, jakby wpadli w coś i nie bardzo widzieli, jak się z tego teraz wycofać. No i ta sytuacja może być ostatecznie dosyć niebezpieczna, tak jak w czasie I wojny światowej, walki, które się przedłużały, trwały przez lata i tak naprawdę nie wiadomo było, do czego mają prowadzić. To jest sytuacja, w której tak naprawdę wygląda to na dosyć absurdalny moment dziejowy, w którym giną ludzie, dlatego że strona rosyjska chciała zrealizować cele i nie wie, jak stwarzą się z nich wycofać. I jak widzisz przyszłość tej wojny w ogóle? Czy to wygląda tak, że ona się szybko skończy, długo skończy? Czy czego możemy się spodziewać? Jak to wygląda z tej perspektywy? Tutaj nie zapominajmy jeszcze o tym, że wojna, tak jak mówię, ona się nie zaczęła miesiąc temu. A Majdan, który był zorganizowany, on był organizowany też przez ośrodki zachodnie. Mam tutaj na myśli Centralną Agencję Wywiadowczą Stanów, gdzie Stany oficjalnie powiedziały, że one popierały Majdan, finansowały i to grubo finansowały, tak? Tak, to jest taka tajemnica też teraz, powiedzmy, że już nawet ukraińskie. Jak to się dalej rozwinie, ja zielonego pojęcia nie mam. Dlatego, że doszliśmy do takiej sytuacji, że wydarzy się może wszystko. Rosja nie może przegrać. Dlatego, że dla Rosji przegrana to jest po prostu polityczna katastrofa. To jest polityczny koniec i partii Putina i jego... Nie, partii Putina może nie. To jest polityczny koniec Putina i jego najbliższego okrążenia. I pytanie, co Rosja będzie
chciała zrobić dlatego, żeby w jakikolwiek sposób coś wygrać? To jest bardzo dobre pytanie. A pytanie jeszcze, co dokładnie na przykład Stany Zjednoczone będą chciały zrobić, tym, żeby Rosję utrzymać w tym stanie. Dlatego, że w tym momencie zawarcie błyskawicznego jakiegoś pokoju jest w ogóle nie na rękę na przykład Stanom Zjednoczonym też. Widzimy już, że coś tam się dzieje na Kaukazie, w Armenii. No tak, też. No. No też to tak tylko dodam, że od wielu lat jest prowadzona wojna Arabii Saudyjskiej z Jemenem, gdzie jest katastrofalna sytuacja humanitarna, gdzie są w sposób barbarzyński mordowani przez wojska saudyjskie cywile. Ta ofensywa została ostatnio podjęta. Oczywiście nikt o tym nie mówi. W kwestii uchodźców też żadnych uchodźców z Jemenu nie ma, co też nikogo nie dziwi, a nasze media podają z wielką radością, że została jakaś podpisana umowa na kupno ropy z Arabią Saudyjską. No to też jest taki typowy przykład hipokryzji Zachodu tak naprawdę. No to tak jakbyśmy pojechali teraz do Rosji i się cieszyli, że możemy robić jakieś tanie biznesy z nimi, no to powiedzmy sobie szczerze, że Arabia Saudyjska też jest kraj, który tak naprawdę powinien być na czarnej liście, jeśli chodzi o stosunki międzynarodowe, jeśli byśmy mieli kierować się etyką, prawda? Przepraszam, tutaj przerwałem, ale dla mnie prywatnie jest to dosyć przerażające w ogóle, jak się próbuje wymuszać roszczenie moralności, tak naprawdę będąc bardzo wybiórczym w tym, jak się do tego podchodzi. Możemy znowu przynieść powrotem na Ukrainę, dlatego że wyobraźmy sobie Polskę jako państwo rządzone przez oligarchów, gloryfikującą. Na poziomie państwowym ja nawet nie wiem, kogo my byśmy mogli tak gloryfikować. No właśnie, też czasami o tym myślałem, też nie przychodzi mi żaden taki ludobójca zdeklarowany do głowy. Rozmawiając z koleżanką z Ukrainy, ona mówiła, że Piłsudski też był żorstki. No, historycznie patrząc, można mieć zastrzeżenia do Piłsudskiego, ale no to akurat nie jest postać, którą można jakkolwiek porównywać właśnie z panem Banderą, który nas wita na dworcu w Lwowie, prawda, kiedy tam wychodzimy. No tak, tak. Kiedy o tym banderyst, to nie jest jakieś tam podwórkowe zjawisko, tam grupki skinheadów siedzących na ławeczce w parku, tak? To jest na poziomie państwowym, chronione przez państwo, jak chociażby wypowiedź Zieleńskiego, że dla jakiejś części tam obywateli ukraińskich Bandera to bohater i cytuję, to jest normalne, to jest fajne. No fajne. Wyobraźmy sobie Jorga Heidera, który gdzieś tam kiedyś w austriackiej polityce, jeżeli ktoś pamięta, gdzieś tam powiedział, że polityka socjalna Hitlera nie była taka zła. I Unia Europejska od razu się na niego rzuciła, weźcie go, wykopcie i tak dalej, chociaż on był wybranym politykiem demokratycznym, tak? Wykopcie go i nic. A w sytuacji Ukrainy można, nie, nawet trzeba. A to, że na Ukrainie 8 lat cały czas w telewizji powtarzałeś wypowiedzi nawołujące do eksterminacji, dosłownie do eksterminacji Rosjan, to jest nic, to wszystko normalnie, nie? Oczywiście, jeżeli by powiedzieli o eksterminacji Żydów, od razu by tam były wojska pokojowe i tak dalej. No, przez Izrael Ukraina została uznana jako kraj wolny od antysemityzmu, ale może ma to coś w związku z tym, że tam bodaj obydwaj prezydenci i wszyscy premierzy są z tej mniejszości narodowej, jeśli się to jakoś tam przypatrzy w ich życiorysach. No, niektórzy do tego otwarcie przyznają, inni powiedzmy nie, ale ostatni premier, pan Szmychal, mimo że tego nie podaje, to jednak są bardzo duże przesłanki. No ale to jeszcze, bo szukałem ostatnie pytanie, to może jeszcze powiedz tylko, na ile znasz Ukraińców, na ilu znasz mieszkańców Ukrainy, tak mówiąc szerzej może, to jakie jest ich podejście do Polaków w ogóle? Czy jest jakiś ogólny rodzaj jakiegoś stereotypu, czy jakiś nastrój narodowy w tą stronę? No nie mówię tutaj o rządzie i tak dalej, tak? Mówię po prostu o narodowości. Tak, społecznie. Bardzo pozytywne. I ze strony Ukraińców, tutaj mówię czy o zachodniej, czy w ogóle o Ukraińcach, nie ma żadnej różnicy. Nastawienie jest bardzo pozytywne do Polaków i to samo dotyczy się na przykład tutaj wschodu, Donbasu i Rosji w ogóle. I o tym mówił Pałkiewicz, mówił Koperski i tak dalej, podróżnicy po Rosji, że te relacje polsko-rosyjskie na takim prywatnym poziomie, one zawsze były normalne, poprawne, pozytywne, fajne. W momencie, ja na przykład spotykałem się z samego 14 roku z takim sytuacją, że ktoś przychodził, a tam twój rząd, tam taki, a taki, pomniki burzycie i tak dalej. Ja mówię, no to idź porozmawiaj z rządem, nie? I przez tam 5 minut rozmowy w ogóle było, samogon będziesz? Wypijemy.
W ogóle się zmieniło. Ja pamiętam sytuację, kiedy pojechałem tak szybciutko, skażę, żeby nie przedłużać. Pojechałem na miejsce ukraińskiego ostrzału za dworcem kolejowym w Doniecku. Przechodzę przez tam punkt kontrolny i pytam się, chłopaki, a gdzie tu był ten ostrzał, nie? Oni tak, a to skąd? Polski. A, no tam, dom, widzisz, tam właściciel stoi, idź sobie z nim pogadaj. Przychodzę i mówię mu tam, że z Polski, tu chcę pokazać i tak dalej, a on, możesz pokazać, no ja nie będę z tobą rozmawiał na wideokamerę, dlatego że wy kłamstwo pokazujecie. Mówię, no dobra, nie? No i to po prostu sobie rozmawiamy, opowiadamy, a on się pyta, herbatę będziesz, wypijesz? No tam zimno było, jesień późno i tak dalej. Mówię, no tak. A wchodzimy do kuchni i on mówi swojej żonie, żoneczka, to mój przyjaciel z Polski, dawaj samogon. O nie, herbata. To... Tak. Ona otwiera tam szafkę, a ja mówię, kobieto, ty głupia jesteś czy co? Ja powiedziałem, mój przyjaciel, dawaj normalny samogon. I tak te relacje po prostu wyglądają. W momencie, kiedy ta polityka rządów odchodzi troszeczkę, chociażby troszeczkę gdzieś tam dalej, wszystko jest w porządku i to jak w najlepszym porządku. To ze swojej strony na zakończenie powiem, że parę lat temu będąc nad Morzem Czarnym w Odessie z koleżanką z Ukrainy i bratem też Ukraińcem, który mieszkał w Moskwie, który miał dziewczynę z Moskwy, wtedy wydawało mi się to dosyć ciekawym przykładem jakiegoś takiego oddolnego panslawizmu, ale nigdy bym się nie spodziewał, że to będzie tak wyglądało już za kilka lat. Mimo, że faktycznie ta sytuacja w Odessie miała już wtedy miejsce, no i tak naprawdę była jakimś wyrzutem sumienia, na który tam nikt nie zwracał szczególnie uwagi. No a można powiedzieć, że to jest coś jak postrzeganie przez ludzi na przykład jedwabnego, prawda? No, spalenie jednak rzeszy ludzi w jakimś budynku przerażające. Naszym gościem Dawid Chudziec. Jeszcze raz zapraszam Państwa na jego profil, żeby się zapoznawać też z tą wersją historii. I mam nadzieję, że jeszcze kiedyś uda się porozmawiać. Nie wiem, czy... Znaczy, mam nadzieję, że może już nie w takich warunkach faktycznie wojennych, że czasy będą spokojniejsze, ale czy byłbyś chętny jeszcze kiedyś porozmawiać? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Życzę wszystkim miłego dnia, mimo wszystkiego, co się dzieje na świecie. Przemysław Bagiński. Do widzenia.